Dzień dobry, z tej strony Alek Biesiada. Jestem lekarzem i autorem bloga lekarzrodzinny.blog. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dziś spotykamy się po to, aby porozmawiać o elektronicznej recepcie. Tego bloga wszystkie materiały dodatkowe, informacje tekstowe oraz wszystkie wcześniejsze artykuły znajdziecie na mojej stronie lekarzrodzinny.blog. Całość tego materiału powstaje po to, aby ułatwić Wam poruszanie się w tematyce zdrowia, abyście mieli więcej czasu na to, co dla Was naprawdę ważne. Zaczynamy. Dzisiaj muszę uprzedzić, bo nagrywam w takich mniej studyjnych warunkach. Jestem na zewnątrz w ogrodzie. W czasie wakacyjnej podróży jest tuż po godzinie 8 rano. Mam nadzieję, że będzie dość cicho, choć z okolicy dobiegają hałasy psów, starszych sąsiadów oraz zdaje się, że osła. Więc gdyby takie dźwięki pojawiły się gdzieś w tle, to mam nadzieję, że nie będziecie bardzo zaniepokojeni. Nie regulujcie odbiorników, to nie u Was, to u mnie. Dzisiaj będziemy mówić o elektronicznej recepcie. Postaram się opowiedzieć Wam o tym, czym ona tak naprawdę jest, do czego służy, jakie elementy powinna zawierać, aby mogła być prawidłowo zrealizowana w aptece, kto może taką receptę wystawić i kto może ją otrzymać. I wreszcie kilka słów na temat zniżek, które taka recepta może zawierać, w tym słynnej zniżki senioralnej. A także o tym, w jaki sposób sobie taką receptą gospodarować, bo można przy jej użyciu naprawdę bardzo sensownie rozplanować sobie w czasie zakupy lekowe. No to jedziemy. Elektroniczna recepta weszła do powszechnego użycia w styczniu 2020 roku. Ten materiał jest nagrywany przeze mnie pod koniec lipca 2020, ale wciąż, mimo że minęło ponad pół roku, krąży wokół e-recepty bardzo wiele pytań, z którymi się zgłaszacie do mnie zarówno w moim gabinecie, jak i na stronie internetowej czy w portalach społecznościowych. Ja przy okazji tego materiału pozwoliłem sobie uzupełnić także przygotowany przeze mnie e-book dotyczący leków i ich stosowania. Tam możecie znaleźć informacje dotyczące także wykorzystania elektronicznej recepty. Aby tego e-booka dostać, wystarczy zapisać się do newslettera na mojej stronie internetowej na lekarzrodzinny.blog i na Waszą skrzynkę mailową przyjdzie link do pobrania tego e-booka. Wraz z e-bookiem otrzymacie również listę leków. Takie jest narzędzie, które ułatwia Wam posługiwanie się lekami, zwłaszcza jeśli ich jest troszeczkę więcej, albo sprawujecie opiekę nad kimś bliskim, kto wymaga takiej pomocy. Ja o lekach, o tej liście leków przygotowałem zupełnie osobny podcast, osobny materiał wideo. Zapraszam do zapoznania się z nim. Zostanie on przeze mnie zlinkowany w materiałach, w notatkach do tego odcinka. Czym jest elektroniczna recepta? Elektroniczna recepta to nic innego jak inna forma wypisania leku przez lekarza. I można ją zrealizować w dowolnej aptece, zarówno w kraju, jak i za granicą, o czym również warto pamiętać. Przy czym oczywiście recepta realizowana za granicą musi spełniać tak zwane kryteria recepty transgranicznej, to znaczy musi zawierać dodatkowo specjalne dane, między innymi musi być to numer telefonu kontaktowy do lekarza oraz adres e-mail, pod którym do tego lekarza można napisać. Jakie elementy powinna zawierać sama elektroniczna recepta? No oczywiście te same, która normalna, standardowa recepta, czyli dane tego podmiotu, który wystawił receptę, dane lekarza, który wystawił receptę, no i dane pacjenta, czyli wasze imię, nazwisko, adres, numer PESEL i wszystkie dodatkowe uprawnienia. No i wreszcie oczywiście także nazwę leku, ilość opakowań tego leku, sposób stosowania tego lekarstwa i odpłatność. Taką elektroniczną receptę może otrzymać każda osoba
tym także dziecko nieposiadające numeru PESEL. Przysługuje ona pacjentom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia, jak i wszystkim chorym, którzy korzystają prywatnie z usług medycznych. Zasadniczo Ministerstwo Zdrowia zdecydowanie preferuje taką formę wystawiania recepty. I pozwala na lekarzom wystawianie recepty w formie papierowej tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nie mają oni dostępu do internetu, są jakieś problemy z serwerem albo po stronie samego lekarza, albo po stronie platformy, która obsługuje e-recepty. Receptę oczywiście może wystawić każdy lekarz pracujący na terenie Polski. I nieważne jest, czy pacjent udaje się na wizytę do podstawowej opieki zdrowotnej, do leczenia ambulatoryjnego, specjalistycznego, do gabinetu prywatnego, do szpitala. Wszędzie w tych miejscach oczywiście można otrzymać taką receptę elektroniczną. W czasie wizyty domowej również istnieje możliwość wystawienia takiej recepty. Wystarczy, że lekarz posiada ze sobą sprzęt elektroniczny. Ja na przykład podczas wizyt hospicyjnych korzystam z tabletu, ale zdarza mi się też korzystać z laptopa. Natomiast to, co istotne, no to oczywiście dostęp do sieci teleinformatycznej, czyli musi być jakiś zasięg. Czasami, kiedy jeżdżę poza dużym miastem, to z tym bywają trudności. Często pytacie mnie, co z uprawnieniami dodatkowymi na elektronicznej recepcie. Oczywiście uprawnienie typu S, czyli uprawnienie senioralne do otrzymania wybranych leków ze zniżką, taką, że odpłatność wynosi 0 zł, czyli 100% zniżką. Oczywiście takie uprawnienie dodatkowe można napisać na recepcie elektronicznej. W momencie pisania, tworzenia tego tekstu w lipcu 2020 roku miały wejść w życie zmiany w systemie elektronicznej recepty, takie, które miały pozwalać lekarzom ze specjalistycznej opieki, czyli na przykład lekarzom kardiologom, pulmonologom, ortopedom, wystawiać leki ze zniżką S także w ich gabinetach, a nie tylko tak jak było to do tej pory w gabinetach lekarza rodzinnego. Niestety, ze względów na problemy techniczne, to ta opcja jest jakby prawnie dostępna, natomiast technicznie jest ona nie do zrealizowania. Ministerstwo Zdrowia bowiem nałożyło na lekarza obowiązek sprawdzenia, czy wy jako pacjenci nie otrzymaliście już tego lekarstwa ze zniżką S u innego lekarza. Z oczywistych powodów, jeśli kardiolog wypisałby wam 6 opakowań lekarstwa przeciwnadciśnieniowego za darmo, a potem zgłosilibyście się do swojego lekarza rodzinnego i otrzymali kolejne 6 opakowań, a w ten sposób mielibyście 12 opakowań lekarstwa od razu w jednym momencie wypisane, to oczywiście chodzi o to, aby ministerstwo miało nadzór na tym, aby nie dochodziło do nieprawidłowości, do patologii, że ktoś wykupuje na przykład leki dla kogoś albo próbuje tymi lekami potem w jakiś sposób handlować. Niestety na ten moment taka możliwość techniczna sprawdzenia wystawionej gdzie indziej recepty nie istnieje, w związku z powyższym też nie da się tej recepty wystawić nigdzie indziej niż tylko z literką S w gabinecie lekarza rodzinnego, a więc tylko tam i jeśli sytuacja nie ulegnie zmianie, to na razie tylko tam, a gdyby uległa, to oczywiście postaram się wam dać znać na pewno na stronie lekarzrodzinny.blog. Chciałem też zwrócić uwagę, że oczywiście istnieje multum innych dodatkowych uprawnień. Na przykład zasłużeni honorowi dawcy krwi mają dodatkowe uprawnienia do zniżek na leki. Tutaj zwracam wam szczególną uwagę na to, abyście dobrze zadbali o przekazanie tej informacji w miejscu, w którym prowadzone jest leczenie, w którym będzie ordynacja leków, czyli gdzie lekarz wypisuje te recepty. W miejscu, w którym ja pracuję, w systemie elektronicznym, ja jako lekarz nie mam możliwości zmieniania danych osobowych pacjentów. Może to robić tylko i wyłącznie rejestracja. Więc jeśli pacjent przychodzi do mnie i chciałby otrzymać lekarstwo ze zniżką dla honorowego dawcy krwi, to taka informacja powinna się już znajdować w systemie. Jeśli nie, ja muszę tego pacjenta skierować ponownie do rejestracji, tam należy te dane uzupełnić, a potem z powrotem wrócić do mnie, abym mógł wystawić receptę. No straszna kołomyja. W związku z powyższym, w momencie rejestrowania się do lekarza, w momencie podpisywania deklaracji u lekarza rodzinnego, w momencie pierwszej wizyty w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, warto od razu zgłosić wszystkie swoje dodatkowe uprawnienia, jakie macie albo mają wasi bliscy do tego, aby otrzymać lekarstwa ze zniżką.
I oczywiście na elektronicznej recepcie będą także zapisane wszystkie informacje dotyczące samej refundacji leku. Czyli będą one uwzględniać fakt, że niektóre leki w niektórych schorzeniach są w Polsce refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ten sposób można otrzymać lek ze zniżką 30%, 50%, ryczałtową, leki bezpłatne. A więc taką informację nanosi lekarz w momencie przepisywania leku, wtedy kiedy są wskazania do takiej refundacji. Jak szybko należy realizować recepty? No, realizowanie recepty, podobnie jak recepty papierowe, jest zasadniczo 30 dni od daty jej wystawienia. Natomiast ja mogę wpisać pacjentowi późniejszą datę realizacji. Czyli na przykład, jeśli zgłaszacie się do mojego gabinetu 26 lipca 2020 roku, ale na recepcie wpiszę, że datą rozpoczęcia realizacji recepty jest 1 września, to recepta będzie ważna 30 dni nie od dziś, od 26 lipca, kiedy nagrywam ten materiał, tylko od 1 września przez okres jednego miesiąca. Jeśli chodzi o elektroniczną receptę, lekarze otrzymali również specjalne uprawnienie, pozwalające na wystawienie recepty o bardzo długim, 365-dniowym okresie ważności. A więc taka recepta, jeżeli będzie miała zaznaczoną tą rubrykę, podlega realizacji przez rok od daty jej wystawienia. Oczywiste jest, że to może znacznie ułatwić prowadzenie leczenia, zwłaszcza w przykładach, w których pacjent stosuje przewlekle to samo lekarstwo. Doskonale unaocznia to leczenie suplementacyjne w niedoczynności tarczycy, gdzie pacjent raz na rok, raz na pół roku ma wykonywane badanie poziomu TSH, stwierdza się, czy jest niedoczynność, czy jej w danym momencie nie ma przy danej dobranej dawce leczenia suplementacyjnego. No i w efekcie przez wiele miesięcy pacjent korzysta z tej samej, dobrze już dobranej dawki lekarstwa, a więc wtedy wystawianie takiej recepty raz na pół roku, czy nawet raz na rok jest w zupełności adekwatne. Dla pacjenta to oznacza konieczność mniejszej liczby wizyt lekarskich, ma jedną receptę i tą receptę po prostu przez ten okres, nawet 365 dni, jest w stanie realizować. Uwaga, pewnych leków nie można wystawić na recepcie z tak długim terminem ważności. Antybiotyki mają tylko 7-dniowy okres ważności. Leki z grupy psychoaktywnych mają okres realizacji 30 dni. Nawet jeśli lekarz by zapisał inaczej na recepcie, to nie ma to znaczenia. Maksymalny czas jest 30-dniowy. Recepta wystawiana na 365 dni jest po prostu receptą nieprawidłowo wystawioną. No i leki przeciwbólowe, opioidy i ich pochodne również mają czas realizacji 30-dniowy. Gdzie taką receptę elektroniczną można zrealizować? No, można ją zrealizować oczywiście w każdej aptece na terenie Polski. Placówka powinna posiadać kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Wtedy otrzymacie wszystkie zniżki i całą refundację. Recepta transgraniczna to trochę inna bajka. Tam refundacja oczywiście nie obowiązuje. W jaki sposób można zrealizować taką elektroniczną receptę? Należy zgłosić się do wybranej przez siebie apteki, podać farmaceucie 4-cyfrowy kod przypisany do danej recepty, podać numer PESEL pacjenta, na którego recepta została wystawiona, bo oczywiście możemy odebrać lekarstwa nie tylko dla siebie, ale także dla naszych bliskich. I apteka po uwiarygodnieniu właściwej osoby wydaje przepisane leki, za które należy oczywiście uiścić opłatę. Kilka słów o tym 4-cyfrowym kodzie. 4-cyfrowy kod na recepcie to chyba najważniejszy element tej recepty, bowiem z tym kodem apteka jest w stanie odtworzyć zawartość całej tej recepty i wydać Wam odpowiednie lekarstwa, a także poinformować, jak te leki należy stosować. Warto więc go sobie wyraźnie zanotować, zapisać, jeśli jest on Wam podawany inny sposób niż przez wydruk tej recepty, na przykład w wersji telefonicznej, to warto zwrócić uwagę, gdzie się to zapisuje. Nie zmienia to faktu, że w systemie elektronicznym system jest widoczny, więc w razie gdybyście nawet go zgubili, to można go łatwo odzyskać, wystarczy udać się do tego lekarza, który po prostu wystawił tą receptę i tam zostanie Wam ten numer po oczywiście sprawdzeniu Waszych danych osobowych przekazany.
Kody te są też przesyłane przez Ministerstwo Zdrowia przy użyciu platformy elektronicznej w formie wiadomości tekstowych, wiadomości SMS, na telefony komórkowe, na adres e-mailowy skrzynki pocztowej. Aby móc tak skorzystać z takiej usługi, to wystarczy się zarejestrować w tak zwanym internetowym koncie pacjenta, w linkach, w materiałach do tego odcinka, we wpisie na blogu lekarzrodzinny.blog jest odesłanie właśnie do tego internetowego konta pacjenta. Można to konto elektronicznie, bez wychodzenia z domu, założyć, spełniając oczywiście pewne kryteria. No i wreszcie kilka moich uwag odnośnie samej realizacji recepty elektronicznej. Każda recepta elektroniczna składa się z 5 leków. I w zasadzie te leki, każdy z nich znajduje się w pozycjach od 1 do 5, można realizować w osobnej aptece. Czyli to trochę działa tak, jakby jedna taka kartka z 5 lekami odpowiadała 5 osobnym receptom. Przy czym, jeśli rozpoczniecie realizację, dajmy na to z pozycji pierwszej leku o nazwie A. Lekarz przepisał, powiedzmy, 6 opakowań, a wy zrealizowaliście 2 opakowania w aptece na przydomowym osiedlu. To te 4 opakowania, które pozostały w tej jednej pozycji, musicie zrealizować w tej samej aptece. Jak już wspominałem, wystawianie recepty na długi okres czasu jest bardzo wygodne, natomiast należy sobie to dobrze zaplanować, bo może się okazać, że na przykład macie wypisane 6 opakowań lekarstwa ze zniżką senioralną, które wykupujecie w aptece w okolicach domu, ale tam są tylko 2 opakowania, więc te 2 kupujecie, ale potem znajdujecie inną aptekę w okolicy trochę dalej i chcielibyście tam wykupić te kolejne 2 bądź 4 opakowania, tak abyście mieli już cały zapas leku na ten okres 6-miesięczny. No i wtedy okazuje się, że to jest niestety niemożliwe, jeśli ten lek jest wypisany tylko w jednej pozycji, z tego powodu, że właśnie te leki z jednej pozycji mogą być realizowane tylko w jednej konkretnej aptece. Ale można spróbować ten problem obejść. Wiele systemów informatycznych, które pomagają lekarzom w wystawianiu elektronicznej recepty, już ma taki pewien automatyzm zaszyty w sobie. Inne wymagają niestety więcej pracy od lekarza, aby wystawić receptę w ten sposób. Ja wam podpowiem, jak to działa. Otóż chodzi po prostu o rozdzielenie tego jednego lekarstwa, tych powiedzmy 6 opakowań na okres 6 miesięcy, na poszczególne pozycje. Czyli lek o nazwie A będzie znajdował się w pozycji pierwszej w ilości 2 opakowań, w pozycji drugiej w ilości 2 opakowań i w pozycji trzeciej w ilości 2 opakowań. Efekt jest taki, że możecie to lekarstwo zrealizować w 3 różnych miejscach, czyli w 3 różnych aptekach. Wyobraźcie sobie, że zgłaszacie się do apteki z elektroniczną receptą. Są na niej lekarstwa A i B i każde z nich zostało wypisane po 6 opakowań. Apteka posiada tylko 3 opakowania lekarstwa A i 6 opakowań lekarstwa B. Wykupujecie wszystkie te leki naraz, a po pozostałe chcecie się zgłosić później. A po pewnym czasie dochodzicie do wniosku, że to bez sensu jechać po te pozostałe opakowania do tej poprzedniej apteki i wybieracie się do apteki na swoje własne osiedle. I tam lek A, ten, którego nie udało wam się kupić w całości, jest dostępny i chcecie zrealizować tą receptę. Ale apteka tej recepty nie zrealizuje. Tak jak mówiłem, każdy lek w jednej pozycji zapisany musi być realizowany w jednej aptece. Natomiast jeśli planujecie na przykład podróż w ciągu najbliższego roku, potrzebujecie wypisać leków na dłuższy okres czasu, zmieniacie miejsce pobytu, na przykład na wakacje przeprowadzacie się do domku letniskowego po drugiej stronie Polski, to poproście swojego lekarza wypisującego te leki, aby rozdzielił wam te leki na poszczególne pozycje na recepcie, tak aby móc je realizować w kilku niezależnych aptekach. Wtedy nawet recepta wystawiona dziś, czyli w lipcu, będzie mogła być śmiało realizowana w listopadzie czy w grudniu w zupełnie innej aptece. To wszystko na dziś. Mam nadzieję, że ten materiał był dla was pomocny i przydatny. Jeśli tak, to podzielcie się nim w internecie z znajomymi, z bliskimi. Mam nadzieję, że także wam pomoże. Ja zachęcam do śledzenia mojej aktywności na blogu lekarzrodzinny.blog. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i życzę dużo zdrowia.